Witam wszystkich, którzy tu zaglądają regularnie i nowych widzów. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. Omówimy dzisiaj w dużym skrócie taśmy magnetyczne do zapisu analogowego sygnału muzycznego, czyli reel to reel i kasety kompaktowe. Z braku czasu nie zajmę się zapisem cyfrowym. Materiału jest sporo i na pewno podzielę to na dwa odcinki. A jeżeli pominę jakieś istotne, waszym zdaniem, szczegóły, to proszę wybaczcie mi. Dawno temu dzielono taśmy na jednorodne i niejednorodne. Te pierwsze zawierały w podłożu materiał magnetyczny czynny, a ich wadą była duża skłonność do samokopiowania i mała czułość. Taśmy niejednorodne składają się z dwóch warstw, czyli warstwy magnetycznie czynnej i biernej, to jest podłoża i już pokazuję. Z tej strony mamy podłoże, a z tej strony mamy warstwę magnetycznie czynną. W tym przypadku są to tlenki żelaza. Taśmy dzielono też na twarde i miękkie, to znaczy na taśmie o koercji 8000 A na metr uważano za miękkie, a 2 do 4 razy większej koercji uważano za taśmy twarde. Taśmy wykonywano na podłożu acetylo-celuluzowym, które było bardzo mocno podatne na deformację. Nie mam tutaj takiej taśmy. Na podłożu polichlorku winylu, który charakteryzował się grubością 35 mikrometrów i dla przykładu były to taśmy LGS od Basfa. I na podłożu poliestrowym o grubości od 12 do 60 mikrometrów, czyli w tym 8 do 12 mikrometrów to było podłoże, to były polskie taśmy Stylon. Tutaj mam Stylonkę. I to jest właśnie taśma na podłożu poliestrowym. Jest trochę zniszczona. Nie, no ta jest jeszcze w porządku. Chociaż mam tendencję do obsypywania się proszków. Co tu mamy? Morbid Angel, pamiętam, pierwsza płyta, metalowe tortury, lipiec 89, nagrywane na Kasprzaku ZK-146, taśma jeszcze jest, nie wiem, podejrzewam, że jest brutalną jakością, bo ani magnetofon za dobry, ani audycja z pasma FM na odbiorniku DSP-301 duet zwanym odbierana nie była zbyt porządnie. No ale okej, mamy już załatwione podłoże. Ważnym parametrem mechanicznym jest dokładność wykonania taśmy pod względem grubości podłoża, warstwy magnetycznej i szerokości taśmy. Stosowane prędkości przesuwu to 76,2 cm na sekundę, 38,1 cm na sekundę, 19,05 i 4,76 cm na sekundę. Magnetofony specjalne, studyjne przewijały taśmę podczas odtwarzania z prędkością 120 cm na sekundę. Drugim parametrem związanym z taśmą jest jej szerokość. Uznano początkowo niemiecki standard 1,4 cala. Po wprowadzeniu sygnału stereozapis obu kanałów prowadzony był równolegle na połówkach. Czyli tak. Nie miało to wpływu na jakość, lecz wraz z pojawieniem się magnetofonów wielościeżkowych i zmniejszeniem szerokości ścieżki zauważono spadek jakości nagrania. Wyższe szumy, zniekształcenia THD, spadek liniowości pasma przenoszenia. Z konieczności zaczęto eksperymentować z coraz szerszymi taśmami, półcalową, calową i w końcu dwucalową stosowaną w studiach nagraniowych. W magnetofonach kasetowych szerokość taśmy to 3,81 mm, a w domowych szpulakach to 6,35 mm. Niedomagania podczas odtwarzania taśm to m.in. kołysanie i drżenie dźwięku z angielskiego wolf and flutter czy flutter, wywołane wadliwym mechanizmem, przydźwięk sieci spowodowany złym ekranowaniem głowic z użytym zasilaczem,
Szumy podczas odtwarzania wywołane namagnesowaniem się głowicy, słabą jakością taśmy lub kasowaniem taśmy magnesem stałym, też takie były, czy stałym prądem podkładu. Podczas odtwarzania może się zdarzyć niski poziom odczytu, co z kolei może być spowodowane zbyt niskim poziomem zapisu, złym prądem podkładu albo po prostu słabej jakości taśmą, jak na przykład taśma Alme. Brak wysokich tonów to wina złej charakterystyki wzmacniacza odczytu, na przykład niedziałający przełącznik typu taśmy albo przełącznik prędkości przesuwu, kiedy mamy do wyboru w szpulowcach dwie prędkości, upływność kondensatorów w obwodach korekcji, a także słabe przyleganie taśmy do czoła głowicy odczytującej. Mamy także zły skos głowicy, odwróconą taśmę, także czynników zewnętrznych wpływających na złą jakość odtwarzania wysokich tonów jest dosyć dużo. Zniekształcenia nieliniowe występują najczęściej na skutek saturacji taśmy lub dobrania złego prądu podkładu. O tych wszystkich rzeczach już zdążyliśmy sobie wspomnieć w poprzednich odcinkach. I tak, za Wikipedią możemy powiedzieć, że taśma żelazowa to jest taśma żelazowa. Taśma żelazowa. Typ pierwszy, normal position, IEC1, normalna, żelazowa, FE2O3. To wszystko tu możecie przeczytać. Albo też na tej taśmie IEC1 widać. Może nie widać, bo ostrość nie może złapać. Ale dobrze. To też jest taśma żelazowa. Taśma żelazowa jest to najbardziej popularny typ taśmy. Warstwą koercji 24 do 28 kA na metr, to jest 300 do 350 oestrów. Zasadniczą cechą jest stosowanie prądu podkładu ustawionego fabrycznie. Oznacza to, że taką taśmę można stosować we wszystkich magnetofonach kasetowych. 120 mikrosekund korekcja i normalny prąd podkładu. W ramach typu pierwszego istnieją jednak duże różnice jakościowe, jeżeli chodzi o taśmę. Wynika to z trzech powodów. Proszek magnetyczny może być standardowy, tak zwany LN lub udoskonalony, bez kobaltu i z domieszką kobaltu. Technologią wykonania taśmy może być to oblew, cięcie, nawinięcie. Może odpowiadać mniej lub więcej współczesnemu stanowi wiedzy technicznej. Pamiętajmy, że to były pierwsze taśmy, które powstały. Jakość obudowy takiej taśmy, jakość wypraski tej tutaj, w której taśma się trzyma, w dużym stopniu może wpływać na prawidłowość zapisu odczytu. Chodzi o prowadzenie taśmy, jak są zrobione te rolki, jak taśma jest prowadzona przed głowicą. Wszyscy producenci taśm oferują cztery odmiany typu pierwszego. Różnią się one dynamiką od 55 do 60 dB oraz szerokością pasma od 10 do 16 kHz. W tanich kasetach wysterowalność przy dużych częstotliwościach może być mniejsza nawet o 10 dB względem poziomu odniesienia. Ostatnio typ pierwszy wzbogacił się o odmianę dwuwarstwową z wybitnie dużą dynamiką. O tym będzie później. Na tym rysuneczku za wiele pewnie nie widać, ale widzimy, że bardzo niski poziom wysterowania jest tej taśmy. To jest maksymalny sygnał wyjściowy na tej taśmie, jaki może być. Dla wysokich tonów drastycznie on spada już od 5 kHz do 10 kHz, a tu mamy poziom szumu. Taśmy typ pierwszy dwuwarstwowe, szpulowe, określone są mianem special. Ta druga warstwa, tu od strony nośnika, jest warstwą kobaltu. To jest akurat taśma CPS-35 od Orvo. I ma zastosowanie tak zwane półprofesjonalne.
Taśmy typ drugi. Taśma typu drugiego uchodzi obecnie za właściwą najbardziej dla nagrań hi-fi. Koercja warstwy magnetycznej wynosi od 40 do 48 kiloamperów na metr, a to jest 500-650 oestrów, co oznacza konieczność stosowania zwiększonego prądu podkładu, a więc magnetofonu z przełącznikiem prądu podkładu i stałej czasowej. Pierwotnie wytwarzany był z tlenku chromu, dwutlenku chromu dokładnie, a potem równolegle z tlenkiem żelazowym i domieszką kobaltu. Preferowanie jednego lub drugiego rodzaju taśmy zależy od kontynentu. Japońskie taśmy oparte były wyłącznie na kobalcie. Kasety typu drugiego mają zwykle dynamikę nieco większą niż najlepsze żelazowe i spełniają bez trudu wymagania normy hi-fi według IEC lub DIN. Również w tym typie istnieją liczne odmiany. Niektóre firmy oferują trzy rodzaje taśmy. Sterowalność przy 10 kHz wynosi minus 10 do minus 5 dB. I tak to jest taśma Fuji. I ona właśnie jest na tym kobalcie zrobiona. Niby tlenek chromu, a jednak jest tutaj jakiś proszek oparty o kobalt. Później powiem przy historii taśmy chromowej według BASF opowiem wam, jak to mniej więcej tam wyglądało. Natomiast nie jestem pewien, ponieważ nie doszedłem, nie znalazłem informacji na temat taśmy tego typu, co ona zawiera. Tu jest napisane tylko, że w Australii została zrobiona, więc prawdopodobnie jest zrobiona podobnie jak ta taśma. Widzimy też rysunek maksymalnego wysterowania taśmy, który jest także tutaj. Dla wysokich tonów, dla niskich tonów to wszystko powinno być określone normą. I zgodność taśmy z normą, to spełnienie wymagań hi-fi lub też nie. Dalej, mam tutaj stare taśmy z 85 roku. I tak, to jest taśma Akwy. I taśma Akwy została wyprodukowana z zakupionego dwutlenku kobaltu przez firmę Akwa od licencjonodawcy. Taka ładna wkładeczka. I proszę zobaczyć dane taśmy dotyczące wysterowania dla basu i dla wysokich tonów. Niskie i wysokie. Jakie poziomy ta taśma oferuje? To jest taśma typowo chromowa. Tutaj mamy następną taśmę chromową. Też bez domieszku kobaltu. Ta jest trochę zniszczona, jak widać. Ma swoje lata, to ma prawo być zniszczoną. I no, informacji tutaj za bardzo, za dużo nie ma. Jedynie co jest napisane. Informacja, która tutaj jest umieszczona na wkładce taśmy, mówi o tym, że jest to taśma wykonana z dwutlenku chromu z jedną warstwą wysokiej gęstości tlenku żelaza, optymalny do magnetofonów z ustawieniem prądu podkładu CRO2, czyli chromu. Jak widzimy, jest to taśma dwuwarstwowa, choć za bardzo tego po niej nie widać. Spójrzmy jeszcze na odpowiedź, maksymalny poziom wyjściowy. Jak widzimy, jest tutaj większa wysterowalność tej taśmy i mniejszy poziom szumu niż dla taśmy żelazowej. Niestety zapis na taśmie chromowej obarczony jest większymi zniekształceniami. Typ trzeci. Nie mam przedstawicielki typu trzeciego, ale z tego co pamiętam, bo kiedyś taką taśmę miałem, jest ona właśnie podobna do tego CPS-u 35. Ona jest, widać, że jest dwubarwna. Z jednej strony jest jedna warstwa, z drugiej strony jest warstwa drugiego metalu, dwukolorowa. Mimo teoretycznych zalet, ten typ, którego cechą jest podwójna warstwa, był produkowany jedynie przez nieliczne firmy. Nie zdołał się upowszechnić. Chociaż niektóre magnetofony, które spotykamy,
z lat 80. na rynku wtórnym mają przełącznik na tak zwany FECR. Podaje się, że ta taśma osiągała dynamikę 65 dB przy średnim wysterowaniu górnych częstotliwości. Trudne słowo. I taśmy metalowe typ czwarty. Te taśmy to szczytowe osiągnięcie, które wymagało pokonania wielu, wielu barier technologicznych. Szczególnie taka bariera była ryzyko utleniania się bardzo aktywnych, bo tutaj są bardzo drobne cząstki metalu, i utlenienie i sprowadzenie ich do niemagnetycznej postaci. Zasadniczą zaletą tego typu taśm jest skok o 10 dB wysterowania przy 10 kHz względem innych taśm. Także najbardziej ostre nagrania można było rejestrować bez potrzeby obniżania poziomu zapisu. Zastosowanie kaset metalicznych, metalowych typ czwarty z warstwą o koercji większej niż 80 kA na metr, czyli 1000 oestrów, jest ograniczone do urządzeń zaopatrzonych w układy do przełączania prądu podkładu do wymaganych tak dużych wartości prądu podkładu, jak również kasowania, ponieważ te materiały magnetyczne są twarde. I tak widzimy tam magnetofon, który ma przełącznik rodzaju taśm i obsługuje taśmę żelazową, taśmę chromową i z filmem metalowym. Teraz możecie zobaczyć napisy w tym miejscu pod przełącznikami typ wysoki. Wtedy zmieniamy korekcję i regulujemy jeszcze dodatkowo prąd podkładu. Możecie zaobserwować teraz. To jest japońska taśma od Maxella. To jest japońska taśma od Sony. Przepraszam, to jest taśma Basfa. Widzicie różnicę w kolorach tych taśm. Ta taśma moim zdaniem jest najlepsza. Możemy też zobaczyć na przykładzie wkładki do taśmy Maxell. Największy poziom wyjściowy dla 315 Hz jest na poziomie plus 7 dB, a dla 10 kHz na poziomie 0,5 dB. I widzimy zakres dynamiki, jak się zmienia wraz ze wzrostem częstotliwości. Od poziomu szumu oczywiście. Taśmy metalowe mają bardzo dużą dynamikę. Za co można pochwalić takie taśmy? To precyzyjny system prowadzenia taśmy w kasetce. To czuć, że ta waga kasety jest większa niż na przykład takiej żelazowej od Sony FX-a. I układanie tych zwojów taśmy jest bardzo precyzyjne. Powiedziałem przy typie pierwszym taśmy, że zaczęto robić je dwuwarstwowe. To zaczerpnięto także z taśm chromowych, czy tam nawet taśm innego typu do innych mediów, mianowicie taśm wideo, gdzie właśnie te taśmy były robione z dwóch warstw. Zajrzyjmy do katalogu Fuji, jak oni to opisali. Mówiąc wprost, taśmy audio Fuji z podwójną powłoką mają dwie warstwy magnetyczne. Tu mają podłoże, jedna warstwa magnetyczna, druga warstwa magnetyczna. Każda warstwa jest szczególnie odpowiednia do określonego zadania i każda ma określone zadanie do wykonania. Górna warstwa zajmuje się wysokimi częstotliwościami, podczas gdy dolna warstwa obsługuje niskie częstotliwości. Łącznie zapewniają wyjątkową wydajność w całym zakresie częstotliwości przy mniejszym szumie własnym taśmy. Każdy dźwięk ma inne wymagania. Częstotliwość dźwięku, który możemy usłyszeć w muzyce, to zakres od 20 Hz do 20 kHz. I tak, dla przykładu, klaskanie to zakres od 100 Hz do 20 kHz, skrzypce ton podstawowy od 200 Hz do 3 kHz, harmoniczne aż do 10, trąbka od 150 Hz do 1,2 kHz, a potem do 12 kHz harmoniczne. Kontrabas od 40 Hz do 200 Hz, powyżej tego same harmoniczne aż do 7 kHz. Organy, najszerszy zakres dźwięków generowanych przez instrument 20 Hz aż do 9 kHz plus harmoniczne do 14 kHz. Mowa ludzka, podstawowy zakres to jest 350 Hz do 3
kHz, ale wraz z harmonicznymi obejmuje zakres od 85 Hz do 10 kHz. Brzdęk rzucanych kluczy to jest 800 Hz do 20 kHz. Wróćmy do opisu z katalogu Fuji. Gdy dźwięki te są nagrywane na taśmę magnetyczną, sygnały o niskiej częstotliwości, czyli długiej fali, docierają głębiej. Przypomnijmy sobie wiadomości z jednego z poprzednich filmów, gdzie mówiłem o wpływie szerokości szczeliny na jakość zapisanego dźwięku na taśmie. I wracamy do opisu. Czyli długa fala magnesuje nam dolną warstwę, tą położoną w pobliżu nośnika, a wysoka częstotliwość magnesuje nam płytki obszar tuż przed czołem głowicy. Konwencjonalne taśmy audio wykorzystują pojedynczą, samotną warstwę magnetyczną dla wysokich częstotliwości. I to są te taśmy, które mogą dzisiaj mieć i nawet 50-60 lat. To są z pojedynczego materiału zrobione, jednorodny materiał magnetyczny. Czyli te taśmy, które wykorzystują jednorodny materiał magnetyczny, magnesują się dla wszystkich częstotliwości od najniższej do najwyższej. Jeżeli warstwa ta będzie się składać ze stosunkowo dużych cząsteczek magnetycznych o wysokiej retencji, wykona szczególnie dobrą robotę, zachowując charakterystykę dla niskich częstotliwości. Zapewni wysoki maximum output level, czyli MOL w skrócie, w niskich częstotliwościach i potężny kopiący bas. Niestety, będzie również oferować słabą reakcję na wysokie tony i zwiększać szum. I to widzimy na tym rysunku. Taśma jednowarstwowa o wysokiej retencji z wykorzystaniem cząstek magnetycznych o dużych ziarnach. Ma prawidłową odpowiedź dosyć dużą dla niskiej częstotliwości, a dla wysokich niestety już nie. Z drugiej strony wyjątkowo drobne cząstki magnetyczne, chodzi o te elementarne magnesiki, ja to tłumaczyłem wcześniej w innym filmie, o wysokiej koercji zapewnią dobre działanie wysokich częstotliwości, oferują wzmocnione wysokie częstotliwości i redukują szum. To jest ten rysunek. Z drugiej strony uniemożliwiają osiągnięcie maksymalnego poziomu wyjściowego dla niskich częstotliwości. Innymi słowy, niezwykle trudne jest jednoczesne wzmacnianie wszystkich charakterystyk odpowiedzi taśmy przy użyciu pojedynczej warstwy magnetycznej. Uznając to, Fuji podzielił warstwę magnetyczną na dwie części, żeby uzyskać lepsze wyniki. Górna warstwa podwójnie powlekanej taśmy audio Fuji optymalizuje odpowiedź o wysokich częstotliwościach, podczas gdy dolna warstwa zapewnia doskonałą charakterystykę dla niskich częstotliwości. Razem zapewniają doskonałą charakterystykę w całym zakresie częstotliwości. Teoretycznie płaską, ale wiemy jak jest. Ponadto powinieneś wiedzieć, że technologia podwójnego powlekania Fuji nakłada obie warstwy jednocześnie. Przepraszam za tłumaczenie, jadę w locie. Proces ten pozwala na wydajną produkcję, co z kolei pomaga udostępnić tę zaawansowaną technologię szerokiej gamie produktów z taśm audio Fuji, w tym naszych wysokiej jakości normalnych taśm, czyli o tej pierwszej, typu pierwszego, i wszystkich produktów z wyższego zakresu pozycji, czyli typ drugi i typ czwarty. Słowo lub dwa o warstwach magnetycznych i cząsteczkach. Tutaj mam jeszcze obrazek, który jest z katalogu Maxella i oni też używali podwójnych warstw. Co prawda to jest, to jest oksygen iron, czyli tlenek żelaza, a to jest czyste żelazo. Zalety technologii podwójnego powlekania Fuji rozciągają się na rodzaj cząstek, które są stosowane dla każdej warstwy. Górna warstwa oferuje wysoką koercję dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cząstek magnetycznych Beridox DC,
które są tak samo cienkie, jak używane dla taśmy wideo Super VHS. To dotyczy wszystkich typów taśm chromowych, czyli typów 2. Te niecodziennie drobne cząsteczki nie tylko zapewniają optymalną wydajność wysokiej częstotliwości, ale także redukują szumy. Jak się przyjrzycie na tym wydruku, zobaczycie, że tu przedstawiono mniejsze cząsteczki, aniżeli na tej warstwie, no i tu na podłożu. To jest podłoże niemagnetyczne, warstwa dla basów, warstwa dla sopranów. Dolna warstwa charakteryzuje się wysoką retencją dzięki wykorzystaniu większych, osobno sformatowanych, wysokoenergetycznych cząstek magnetycznych Beridox XDC dla lepszych charakterystyk niskich częstotliwości. Cząstki te nakładane są w sposób, który zapewnia maksymalne upakowanie. Optymalna równowaga koercji i retencji. Precyzyjnie zaprojektowana warstwa cząstek łączą się, aby zapewnić niewiarygodnie szeroki zakres dynamiki przy znacznie mniejszym szumie. No i jeszcze zobrazowanie tych Beridox DC dla taśmy drugiej, tych cząstek magnetycznych, czy to były mniejsze, czy większe, one były powlekane, oblewane taką warstwą kobaltu. W środku był tlenek żelaza, a na zewnątrz właśnie warstwa kobaltowa. Oczywiście taki wynalazek stosowało nie tylko Fuji, ale większość firm produkujących nośniki magnetyczne. TDK w szczególności stosowało własną powłokę Super Avilin do kaset typu 2 o dużym prądzie biasu od czasów, kiedy chrom był najpopularniejszym preparatem stosowanym w taśmach typu 2, czyli TDK nie miała czystego chromu na swoich taśmach. Ale zanim kaseta ta została wyprodukowana na początku lat 90. XX wieku, większość rywali porzuciła chrom i podążyła ścieżką TDK-a, przyjmując jakąś mieszankę kobaltu i żelaza. Na przykład taką. Super Avilin nigdy nie miał blasku czystej taśmy chromowej i ta taśma, no, wydaje się bardzo szczególnie pozbawiona takiej osobowości, jak to taśmy chromowe mają. O ile mnie pamięć nie myli, to czyste taśmy chromowe produkował BASF i właśnie na stronie hi-fi-archive.info możecie znaleźć historię taśmy i jej wymagania według BASF i odrobinę niemieckiego poczucia humoru, które w tym katalogu, czy tam historii, się znajdowała. Mój niemiecki niestety nie jest na tyle dobry, żeby wam tę broszurę przetłumaczyć, ale podsuwam pomysł osobie znającej ten język biegle, żeby nakręciła film na podstawie tego wydawnictwa. To wydawnictwo zwie się Brewiarz Taśmy Dźwiękowej i jest na stronie. Niemniej coś o taśmie chromowej wam poczytam. To jest, będzie z katalogu firmy BASF. Przy okazji pozdrawiam Baco Drums, który kiedyś o tym wspomniał w jakimś komentarzu do filmu. Czysty metal to czysty metal. To wszystko zdarzyło się kiedyś. Mówi się o wprowadzeniu czystych taśm metalowych. W 1934 roku, kiedy powstały pierwsze taśmy, najważniejsze było czyste żelazo. Trzy najbardziej znane magnesowalne pierwiastki to kobalt, nikiel i żelazo. Gdy w BASF w 1934 roku rozpoczęto opracowywanie taśmy magnetycznej, dostępny był materiał, który sprawdził się już w technologii radiowej. Był to materiał na rdzenie cewek, mianowicie żelazo węglowe. W rzeczywistości pierwsze taśmy magnetyczne zostały pokryte tym czystym proszkiem żelaza. Nieco później okazało się jednak, że zgodnie z ówczesnym stanem techniki tlenki żelaza, które były związkami chemicznymi żelaza i tlenu, dawały lepsze wyniki. Fe2O3. Ten związek w ulepszonej formie, w stale ulepszanej formie, był jedynym materiałem magnetycznym dla taśm aż do lat 60., gdy amerykańska firma DuPont dała dwutlenkiem chromu
nowy początek. Jak dotąd BASF jest jedynym licencjonobiorcą do produkcji tlenku chromu. Inni producenci kaset magnetofonowych i kaset wideo kupują ten materiał od DuPont. DuPont. Dziwnie mi się to wymawia. Wracamy do materiału. Dzięki taśmie chromooksydowej kompaktowe kasety po raz pierwszy osiągnęły poziom Hi-Fi, który do tej pory był zarezerwowany tylko dla taśm szpulowych, które przesuwają się 2 razy szybciej niż kaseta. Producenci, którzy nie mieli licencji na chromodoksyd, nie dopuścili do tego sukcesu. Szczególnie w Japonii zaprezentowano tam nowe taśmy na bazie tlenku żelaza domieszanego kobaltem, które pod względem właściwości były bardzo podobne do chromooksydu, ale były również w konsekwencji bardziej głośne. Chodzi pewnie o szumy. W tej sytuacji producenci zamienników CRO2 starali się o to, żeby skutecznie zaatakować ditlenek chromu i przypisać mu winę za niezwykle mocne ścieranie głowicy. To nie może być całkiem słuszne, ponieważ dwutlenek chromu jest wykorzystywany w prawie 2/3 wszystkich kaset wideo. Co znamienne, nigdy nie było mowy o tym, że głowice kaset wideo nadmiernie się zużywają z powodu substancji, jakim jest ditlenek chromu. Ostateczny dowód przeciwko został dostarczony przez producentów taśm z dwutlenkiem chromu z czasochłonnymi testami, które wykazały, że taśmy CRO2 nie ścierają głowic bardziej, często nawet znacznie mniej niż wszystkie znane obecne namiastki dwutlenku chromu. Od tego czasu wokół tego punktu zrobiło się dość cicho. Z czasem producenci CRO2 odkryli, że możliwości tych materiałów nie zostały wyczerpane do końca. W rezultacie są na przykład superkasety z dwutlenkiem chromu, które dziś należą do najwyższej grupy klasycznych kaset kompaktowych. Dzięki tym kasetom można znacznie poprawić dźwięk we wszystkich dobrych rejestratorach nagrywających na dwutlenku chromu zarówno na niskich, jak i na dużych częstotliwościach. Powrót do natury, można by powiedzieć. Jednak od dawna wiadomo, prosto mówiąc, energia magnetyczna, którą może przechować tlenek żelaza i dwutlenek chromu, jest mniejsza niż energia, którą może zachować czyste metaliczne żelazo. I o to chodzi w tym rysunku. Chciałoby się krzyknąć powrót do natury, ponieważ wielu producentów taśm coraz bardziej koncentruje się na czystym żelazie i odkryło podczas wielu lat badań sposób układania żelaza na taśmie w kształcie igieł i wreszcie przetwarzania cienkich warstw magnetycznych. Tak narodziła się metalowa taśma pigmentowa. Jaką BASF przygotował na wystawę radiową w 1979 roku. Co pokazuje korzystne właściwości pigmentu metalowego w porównaniu do pasma odniesienia DIN, chromodioksyd ma przy 315 Hz o 3 do 4 dB wyższą wysterowalność, to znaczy wyższy poziom głośności przy tej samej jakości dźwięku. Najbardziej spektakularne ulepszenia, które są potrzebne w kompaktowych kasetach, znajdują się w najwyższym zakresie tonów wysokich. Przy 10 kHz sterowalność wzrasta o 6 dB, a przy 20 kHz nawet o 10 dB. Nawet bardzo bogata w nadtony. Bardzo bogata, wysokie częstotliwości muzyka, uderzenia, dzwonki, dźwięki syntezatora, które wcześniej były w dużej mierze odtwarzane tylko z taśmy szpulowej przy prędkości taśmy studyjnej, teraz brzmi czysto i przejrzyście z metalowych kaset pigmentowych. Brakuje również zamglenia, które często występowało w prostych taśmach z niewielką kontrolą wysokich tonów. No to chyba wystarczy tych przechwałek. BASF ma rację, że taśma typu 4 została doprowadzona do niesamowitych możliwości przy zapisie wysokich tonów jak na
przesuw taśmy 4,76 cm na sekundę. Przyznam, że jest jeszcze dużo do powiedzenia. Podzielę więc ten film na dwie części. Następnym razem dokończę przechwałki z katalogów różnych koncernów, producentów taśm i powiem coś o przechowaniu tych taśm, na co trzeba zwrócić uwagę, jak należy konserwować magnetofon. Zastanowimy się także nad opłacalnością zakupu magnetofonu w dzisiejszych czasach, a jeżeli tak, to jaki kupić? Z lat 80. czy nowszy z 90. Czy brać na przykład pod uwagę HX Pro? Czy wystarczy Dolby B? Chociaż HX Pro przy tym, przy takiej chromówce może być niepotrzebne. Powiedziałem gdzieś w którym momencie o samokopiowaniu. Co to jest? Miłego taśmowania. Na razie.